Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem nie tylko wielonarodowym, ale również wielowyznaniowym. Najliczniejsi byli wyznawcy Kościoła katolickiego. Drugim co do liczebności byli przedstawiciele prawosławia. Ziemie polskie zamieszkiwali także Żydzi wyznający judaizm oraz Tatarzy praktykujący islam. Reformacja znalazła swoje odbicie również i na ziemiach polskich. Wśród części szlachty i mieszczaństwa część przeszła na luteranizm i kalwinizm. Mimo tego, że okres reformacji w Europie spowodował wybuch niezwykle krwawych konfliktów religijnych między katolikami a protestantami, to Rzeczpospolita okazała się być wolna od tego typu zamieszek dzięki funkcjonującej w niej tolerancji religijnej, czyli wolności wyznania i poszanowania odmiennych poglądów. Z braku prześladowań religijnych Rzeczpospolita stawała się często miejscem, do którego uciekali innowiercy z innych krajów. W 1573 roku w Warszawie uchwalono Akt Konfederacji Warszawskiej, na mocy której oficjalnie przepisami prawa zapewniono innowiercom wolność wyznania, a ich przedstawiciele otrzymali formalną opiekę państwa. Stąd do Rzeczpospolitej przylgnęło stosowane dziś określenie państwo bez stosów. Na uwagę zasługuje fakt, że dokument ten został przyjęty w trakcie bezkrólewia w Polsce, co pokazuje świadomość i odpowiedzialność polityczną ówczesnych elit. Luteranizm w Polsce rozprzestrzenił się szczególnie wśród niemieckojęzycznych mieszczan. W Gdańsku, Elblągu oraz Toruniu zakładano szkoły luterańskie, w których kształcono duchownych. Drukowano też protestanckie książki, dzięki którym popularyzowano to wyznanie. Kalwinizm miał wyznawców w Małopolsce i na Litwie. Jednym z jego ośrodków był Pińczów, w którym powstało gimnazjum słynące z bardzo wysokiego poziomu nauczania. W połowie XVI wieku wyodrębnił się w polskim kalwinizmie radykalny odłam nazywany braćmi polskimi lub arianami. Potępiali oni wykorzystywanie drugiego człowieka. To stawiało ich automatycznie na pozycjach wrogów pańszczyzny i powodowało, że zdecydowana większość szlachty odnosiła się do nich niechętnie. Najsłynniejszym ośrodkiem arian był Raków niedaleko Kielc. W tamtejszej szkole, Akademii Rakowskiej, kształcili się młodzi arianie. Konsekwencją wielowyznaniowości Rzeczpospolitej była duża różnorodność architektoniczna świątyń wznoszonych przez poszczególne religie.